Podstawową prawdą naszej wiary jest to, że nie możemy zobaczyć Pana Boga tak, jak widzimy ludzi, przedmioty wokół nas. Nie możemy usłyszeć wprost Jego głosu, tak jak słyszymy głosy innych ludzi. I właśnie dlatego Pan Jezus mówi do swoich uczniów i do każdego z nas: patrzcie na świat. Patrzcie na te wydarzenia, które dzieją się teraz. To jest nasze zadanie. Szukać Pana Boga, Jego obecności, Jego mocy, Jego działania w tych wszystkich wydarzeniach, które nas otaczają. A na pewno żyjemy w ciekawych czasach i na pewno to, co teraz dzieje się na świecie, będzie później opisywane w podręcznikach do historii. Pan Bóg działa przez konkretne wydarzenia, przez konkretnych ludzi, którzy nas otaczają. Jezus mówi do uczniów: gdy ujrzycie to, co się dzieje, to wiedzcie, to rozpoznawajcie, pracujcie swoim rozumem. Pan Bóg w nas wierzy. Pan Bóg ma do nas zaufanie, że będziemy rozpoznawać Jego działanie w świecie. Pan Bóg ma do nas zaufanie, że nasze oczy będą otwarte, że nasz rozum będzie otwarty. Że mimo tego, że nasze oczy wydają się czasami być jak na uwięzi, zamknięte, to mimo wszystko jesteśmy w stanie rozpoznać Jego moc, Jego działanie w tych wydarzeniach, których jesteśmy świadkami.